Siemaneczko, cześć i czołem, czeski z tej strony, witam serdecznie w Yappy Psycho Corpo Wariant po raz kolejny w archiwum, gdzie żeśmy ostatnio bezpiecznik włączyli. Jedno z komentarzy właśnie, żebym spojrzał w kartony gdzieś blisko, właśnie o tutaj, koło drabiny, bo faktycznie nie zaglądałem do nich. Może... nie, tutaj nic chyba się nie da zajrzeć, ale może tu, a nie. To mnie tutaj daje do tego. Aha, tutaj mamy ksero, widziałem. Pusto. Nie, chyba do tych kartonów się nie da. No, ale słuszna uwaga, bo w razie co, to dawajcie znać, czy właśnie jakieś kartony, bo zawsze warto sprawdzić, czy czegoś właśnie nie ma, nie? Dobra, ale to co byśmy mogli tutaj, może wyłączyć światło w końcu? Możemy. A tu jest jakiś zapis. A, ale tam są te miny. Właśnie. A my jeszcze ich nie potrafimy. Właśnie, tam nie było czegoś do przeszukania. Tutaj na pewno możemy sobie kserokopiarkę. Nie mam tuszu. A w tych... no, tutaj jest pełno tych min. No chyba pierw muszę się dowiedzieć, jak je likwidować, bo tam była taka informacja, tylko że on nie wiedział, ten nasz poprzednik. No właśnie, ale tak fabularnie, bo my jesteśmy zatrudnieni tutaj jako łowca wiedźm, czyli ktoś tutaj w tej korporacji jest wiedźmą. Ja mam już podejrzewa co do Hugo, bo on taki jest jakiś dziwny, ten nasz kierownik, który jest też chyba szefem, czy nie szefem, bo w sumie nie wiem, tam siedział w tym biurku, ale tam w tym pokoju śmierdziało u szefa i latały muszki, śmierdziuszki. To takie pierwsze moje spostrzeżenie, bo Sosa to jest taka zbyt oczywista na wiedźmę. No i jeszcze spotkaliśmy tą paniusię w stołówce. Ale to dopiero się dowiemy, jak musimy pierw się dowiedzieć, jak wyszukiwać wiedźmę. Dobra, to może teraz tutaj. Dzień dobry. O, tu ktoś miauczy. Nie mogę się dostać do kanału, ale jest zamknięty. Nie otworzę go gołymi rękami. Tam ktoś miauczy w tym. A czy ja mam w ekwipunku coś, czym mógłbym... ołówek mam, co to jest w ogóle? Spójrz. Bardzo ostry i szpiczasty ołówek. A może bym mógł atakować? O, się raczej nie przyda. Może tym mogę dziabnąć kogoś tym ołówkiem. Nie podoba mi się to. To jedna z tych min, chociaż chyba jest padnięta. Czy ja to mogę... patrz, to jest ołówek. Już wiem, po co ten ołówek jest. Dobra, ale... i widzicie, to jest właśnie... to jest właśnie definicja dobrej gry. Że ona nie podaje ci... jak chcesz... Nie podaje ci tekst, typu wyświetla samouczek tekst... jak chcesz zabić miny, to użyj ołówek, naciśnij X. Tylko właśnie fabularnie wam pokazuje, że tutaj, o, ten jeden ziomek powiedział, że tam gdzieś jakaś mina była rozwalona, że ktoś ją zabił, ale on nie wie jak, a ty teraz patrzysz, no, ołówek jest potrzebny do tego. Tylko teraz pytanie, czy ja nie będę potrzebował jakiegoś pistoletu na ołówek. To się dowiemy zaraz pewnie. O, zdobyłeś dwa ołówki kolejne. No i to mi się podoba. A mogę tu wejść? Mogę. Klub filmowy. To jest jakaś ziomek? Ogląda coś na tym? Tam oglądasz? Hello? Dzień dobry. Jakiś on jest dziwny. Cześć! Jestem Brian. Inaczej znaczy się Pasternak. Nie słyszę cię. Przepraszam, czy mogłabyś... słucham. Nie musisz krzyczeć przed chwilą. O, wybacz, nie chcę być uciążliwy. Nazywam się Pasternak. Datę książki, czekaj. Słyszałeś o książce pod tytułem Mod na czarownicę? Nie. O, myślałem, że może pracujesz na tym piętrze i mogłabyś mi pomóc. Nie. Dziwne rzeczy na ziemi. Czy wiesz może coś o tych minach na ziemi? Jest jakiś sposób, by je deaktywować? Ołówek.
Ołówek? Tak. Masz na myśli, że muszę użyć ołówka, żeby je zabić? Czy że chcesz ołówek, żeby powiedzieć mi, jak to zrobić? Nie słucham cię, oglądam film. W porządku, dobra, dziękuję. Spróbuję ołówkiem. No, czyli tutaj jeszcze też jakby też postać nam tłumaczy, bo teoretycznie to jest postać, która użyła pewnie ten ołówek, żeby się dostać do tego pokoju, nie? Tam coś kurde miało czy gdzieś. Tu? O, czekaj, a jakbym teraz... A, czyli jak to jest zielono otwarte, to wtedy pewnie muszę użyć ołówka. Patrz, papa na to. Stąd tego nie dosięgnę, muszę podejść bliżej. O! Może teraz, jakiś czerwony. Użyj. Oh, he's! A mogę odzyskać ołówek? Nie. Nie ma tak łatwo. A, tu będę mógł taśmę otworzyć chyba. Odtwarzacz wideo, potrzebuję jakiejś kasety. Okej. Okay. Magnetofon, można do niego włożyć kasety. Czekaj, magnetofon, to będzie to, użyj. Ciekawe, co jest na tej kasecie. Jakieś odgłosy dziwne. Jeden, cztery, osiem. 6. 1, 4, 8, 6. 1, 4, 8, 6 powiedział głos. Ciekawe po polsku. O właśnie. Wydaje mi się, że głos powiedział... Czy, nie wiem, czy ja to muszę gdzieś zapisać, czy będzie mi to... Na pewno będzie mi to potrzebne, tylko nie wiem, czy to... Słuchajcie, muszę sobie wziąć jakiś długopis. To sobie na wszelki wypadek zapiszę. 1, 4, 8... 6. Ale co ciekawe, w ogóle to nawet po polsku jest ten głos, ścieżka audio tutaj. 1, 4, 8, dobra. Wydaje mi się, że głos powiedział 1, 4, 8. 6. To musi być rok wydania. Wpiszę go w dokumentu. Chyba, że w ten sposób. Może faktycznie nie muszę tego zapamiętywać. Ale dobra, na wszelki wypadek mam zapisane. Dobra. Co jeszcze jakbyś... Twarzacz, jeszcze może jakąś taśmę i będę mógł coś więcej dowiedzieć. Co? Tu się jeszcze śmiech był. Nie podoba mi się to. A tu? O, kotek. Nawet kilka kotków. Miski na karmę dla kotów są puste. Jaki groźny. Okej. Okay. Karma. Czekaj. Bo ja chyba znalazłem przecież tą... O, właśnie. Kocia karma. Użyj. Proszę. Wasze jedzonko, kicie. Wykorzystałeś karmę dla kotów. Cyk. No i to mi się podoba. Cianie jest pęknięcie. Dobra, mogę wodę. Cyk. Ja znalazłem tą karmę w biurku Huga, nie? Wtedy. Dobra, w ścianie jest pęknięcie. Ale co ja mam? Czy mam jakiś ładunek? Nie. Mam jeszcze puste... Kod kreskowy. Po płatkach ma kod kreskowy. To jest pewnie do zeskanowania gdzieś, ale to jeszcze... Chyba wszystko. To mógłbym teraz jeszcze... Pójść tutaj, jak już wiemy, jak dziabać ołówkiem, to bym mógł. O, w ten sposób. Tyk. A właśnie, mogę też sobie zrobić tutaj sejwika, nie? Bo mamy kartridż też na drukarę. Mam to sobie odblokować. Cyk. Tylko czy ja bym chciał teraz sejwika? Oho, gościa rozpitoliło. O. Dobra. Później nie musiał szybko. 30 monet i wiedźmi papier. Nic nie ma tu przydatnego. Ale ja bym chyba sobie zrobił serwika, jakby w razie co na te miny. Tak, bo mamy chyba 3 już. Skopiowano duszę. No jakbym tutaj, bo jakby zaczęli coś gonić, to
może być cienko. O, dwa ołówki. Tu coś mi ten karton śmierdzi czymś fajnym. O, zdobyłeś pudełko. Dobra. Jest tu artykuł o tematyce ekonomicznej z roku 1961. Międzynarodowe banki zalecają kupowanie akcji koncernu Sintracorp po obliczu prognoz większego wzrostu na giełdzie. Wesprzyj sukces małej rodzinnej firmy stojącej obecnie na czele gospodarki. Wypowiedź J. Sintry, założyciela i prezesa firmy. Nie wierzę w szczęście ani w zabobony. Kluczem jest umiejętność wykorzystywania okazji. Artykuł. Jakieś kartony. Może coś znajdziemy? Nie ma tu nic. Ołówki dwa, proszę bardzo. Nic przydatnego. Wydawca. Ultenstein Verlag. To musi być wydawnictwo. Wpiszę to do formularza. Czyli mamy wszystkie dane. Mamy. O. To jest Hugo, przebrany za żabę. Rare kum kum. No chyba se... Co? To tam? No to mamy kłopot. Chyba dam radę wydostać się stamtąd po ciemku. Chyba dam radę wydostać się stąd po ciemku, nie wybuchając. No tak. Oho. Dobrze, że nie likwidowałem wszystkich tych. Dobrze, że nie likwidowałem wszystkich min. Przynajmniej one świecą mi. Dobra, uff. Kurna, to za bydle, tylko żebym jeszcze się tutaj rozejrzał, czy czasem tam nie ma czegoś. O, tam coś jest. Kurde, ja bym tam jeszcze poszedł. Cyk, cyk, cyk. O, może jakąś taśmę do odtwarzania znajdziemy. O, kaseta VHS zatytułowana Klub Filmowy Mysterio po czwarka. Zobacz kasetę wideo. No i wiedziałem, czy te kartony. Nic tu nie mamy. Dobra. Ale znaleźliśmy jeszcze kasetę Wajdiło. No to już wszystko, formularz wypełniony. Wydaje mi się, że mogę teraz stąd pójść i sprawdzić, czy mogę dostać się do biblioteki. Ale ja bym wcześniej poszedł do... Tam jeszcze jest też... Tu, nie? Pęknięta ściana. O, koty śpią. Na jej pęknięcie. No właśnie. Tylko jeszcze chyba raczej niczym nie możemy te pęknięcie rozpitolić. A czekaj, a tak jeszcze się zastanawiam, czy jakbym mógł rozwiązać na przykład to? Nie. Może jeszcze coś bym mógł przeszukać? Nie. Dobra. Wchodzimy tu. I tu bym mógł pewnie tą kasetę. Oto kasety, które mam przy sobie. Po czwarka, dawaj. Przetnij te bandaże. Pająk. Lub filmowy. Ciekawe. A może byśmy mogli dać tą kasetę tej? Czekaj. Nie, tu nic nie ma. Nie więcej. Ona przecież tutaj lubi oglądać. Mogę dostać się do kanału, ale jest zamknięty, a nie otworzę go gołymi rękoma. No to tutaj też jest jakaś zagadka. Dobra, to co? Możemy iść do biblioteki w takim razie w tym momencie. Mamy wszystkie dane. Aha, tu jest ten nasz poprzednik.
No właśnie, a propos w ogóle tej fabułki, bo są zatrudnieni byli łowcy przed nami, jacyś. Tak? I nikomu się nie udało złapać. Czy chcesz użyć formularz przy komputerze? Tak. Błąd? Tyle starań na nic? Jest napisane, wymagana pieczęć Sintrakorpu. Pieczęć Sintrakorpu? Może powinienem zapytać Sintrę. Wrócę do biura i z nią porozmawiam. Otwierać! No dobra, to wracamy w takim razie do kompa. Pani Rostow. Dzień dobry. Witam. Halo? Okay. Dobra, to teraz co? Biura, piąta. Tak, to jest tutaj... Bo tu jest świeżak, nie słyszałeś? Mogę o nim opowiedzieć wszystko? Oj, nie ma takiej potrzeby, dziękuję. Pyszności w rzeczy samej. Nie przyniosłeś czasem więcej śniadaniówek? Jeśli oszalał, najlepiej będzie go po prostu zamknąć i wyrzucić. Jej na pożarcie, nie uważasz? Miło mi poznać, nazywam się Rosto, pracuję na piątym piętrze. Mi również miło. Słyszałeś? No, nie wiem, o czym miałem słyszeć. To się znowu na was grał jakiś bezeceństwa na tablicy w stołówce. Pewnie Hugo. Dobrze, do widzenia. Na pewno wy też na piątym, czyli tutaj gdzie my. Tak teoretycznie. Czekaj, to było tutaj moje biuro, e? Tak. Chyba. O. Sosa! To pierwsze jest słowa wypowiedziane. Trudno powiedzieć, żeby to było wypowiedziane. Dzień dobry, panie Pasternak. Cześć. Jak się masz? Jak ci idzie? No, jakoś idzie. Klawiatura, komputery i tamto, ta, mysz. Klik, wszystko gra? Tak. Aha. Więc wiesz już, jakie jest twoje obowiązki? O, można z nim pogadać. Moje obowiązki, no... Zarządzanie. Zarządzanie notarialne pracownikami. Aha. Hej, co z Hugonem? Hugo? Nie widzę go przy biurku, wiesz gdzie jest? Wyszedł na chwilę temu, a co? Nic, nieważne. Hej! Słucham? Rozmawiał już ktoś z tobą o niej? O niej? No tak, no wiesz już. Nie? O! Wiecie mnie? Nie, nic mi nie świta. No, musisz być bardzo ostrożny, Pasternak. A wiesz może coś o tej całej... Uważaj, ona jest wszędzie. Ta firma jest jak jabłko, które spadło z drzewa, Pasternak. Co masz przez to na myśli? Z wewnątrz wygląda zwyczajnie, ale od środka gnije. Ona jest robakiem, który w nim żyje. A jeśli cię złapie, staniesz się jednym z jej dzieci. Co? Hugo chyba, no. Cześć wam! Przeszkodziłem w czymś w waszej dwójce? Co tam ktujecie w kącie? Pasternak, zdobyłeś już kartę klubu? Gotów? Klubu gotów? Sosa uwielba dziwactwa, horrory, gry fabularne, komiksy. Założyła nawet klub dla kujonów o nazwie Mysterio. Ostrożnie, możecie podłać i skryć w ich tajemnym leżu.
Ma tylko dwóch członków. A ta Sosa w ogóle nie lubi Hugona, albo ona też może... Jak się sprawy mają, Pasternak? Widzę, że ciężko pracujesz. Przyzwyczajasz się już do firmy? Tak, no mniej więcej. Hej, byłeś może przed chwilą w archiwum? Pasternak, dziś są moje urodziny. O, wszystkiego najlepszego. Dzięki, kolego. Słuchaj, później zrobimy sobie przerwę i urządzimy małą imprezkę. Co ty na to? No zobaczymy, czy później jeszcze tu będę. Ta praca jest bardzo ciężka. No proszę cię, chłopie, głowa do góry. Musisz zostać. Każdy w końcu zostaje. Ten Hugo jest podejrzany. On jest dziwny. Tylko nie wiem, czy on jest wiedźmą, czy po prostu udaje wiedźmę. Znaczy, czy wiedźma nim zawodnęła. Dobra, to co? Wchodzimy. Halo? Cintra? Co tu za głos? To coś śpiewa właśnie tutaj gdzieś. O! O! O, huśta się. Cintra? Proszę. Co tu robi huśtawka? To aplikacja służąca do odpoczynku i relaksu. Chciałby pan spróbować? Ja? Nie, dzięki, może później. Chciałbym pomówić o książce, którą miałem znaleźć. Znalazłem wszystkie dane i wypełniłem formularz R301. Doskonale, panie Pasternak. Aby uzyskać dostęp do biblioteki, potrzebna jest pieczęć Sintra Corpu, które mogę zapewnić panu samodzielnie. Ostateczny formularz właśnie drukuje się w pana biurze. Będzie dostępny do odebrania po wylogowaniu się z intranetu. A, dziękuję. O, czy możemy tu coś dalej pogadać z nią? Masz już wypełniony formularz o młocie na czarownicę? Użyj go, żeby dostać się do biblioteki i odnaleźć książkę. Praca poufna? Hej, powiedziałeś mi wcześniej, że moja praca jest poufna, że nie powinienem nikomu nic mówić dla własnego bezpieczeństwa. Zgadza się, panie Pasternak. Dyskrecja to jedna z maksym naszej firmy. Niektórzy pracownicy mogą być w zmowie z wiedźmą. Więc są tu ludzie wypomagający wiedźmie? Owszem. Całkiem możliwe, że może być jedną z pana współpracowniczek. Zalecia się utrzymanie wiedźmy w niewiedzy, o trwającej na nią obławie. Rozumiem. Kurczę, to... A czy Sosa? Nie wiem, to jest tak zbyt oczywiste, że ona niby współpracuje z wiedźmą, że to chyba nie jest to. Wydaje mi się, że Sosa nie jest wiedźmą i nie współpracuje z nią. Bardziej był Hugo, bo podejrzewał. Dzieci wiedźmy. Hej, wiesz coś może o... dzieciach wiedźmy? Przykro mi, nie posiadam żadnych zapisów dotyczących czegokolwiek pod zapytaniem dzieci wiedźmy. Czemu pan pyta? Ktoś mnie przed nimi ostrzegał. Wiedźmia ukrywa się w firmie, szerząc zepsucie od dziesięcioleci. Większość moich prognoz wskazuje, że prawdopodobnie wpływa na każdą osobę w firmie. Osoby o słabej woli są w szczególności podatne na jej działanie. Powinien pan uważać, panie Pasternak? No dobra, nara. A mogę się huśnąć? O! Achievement dostałem za to jeszcze. No i elegancko. No i to mi się... No i to kocham w takich grach, nie? Że takie niespodziewane mamy rzeczy. Czekaj, tu idziesz tu? Nie. A mogłabyś tu trochę zapalić światła? Nie dziękuję. O, jesteś tu? Dobra, co ty tutaj? Dobra. Czy jak opuszczę, to będę miał... O, czekaj, wiadomość. Przypomnienie. Wszystkim nowym pracownikom przypominamy, że cotygodniowa przemowa motywacyjna prowadzona przez pułkownika Dumonta zacznie się o godzinie 11. Prosimy o obecność w sali konferencyjnej C. Dziękujemy. Przemowa motywacyjna? W Intracorpie wierzymy w całościowe podejście do zaangażowania pracowników i przyjmujemy proaktywną postawę w kierunku wzmocnienia społecznych i opartych na współpracy cech naszych pracowników za pomocą przemów motywacyjnych. No dobra, no to co, to jeszcze muszę też iść na przemowę motywacyjną. Zdobyłeś dokument R301.
No dobra, pogadajmy teraz sobie jeszcze ten z Hugonem. Jestem zajęty ogarnianiem dawnych pasternak. Masz komputer, idź się z nim pobaw. No dzięki. Nie widzę nic przydatnego. A z sosem? Witam. Ale ona nie chce gadać przy tym. Przy tym... ziomeczku. C, to może zobaczmy tą... WC. Sala C to chyba nie jest WC, nie? A? B? C? Będzie tu? Tu chyba C. To jest sala korporacyjna? Tak. Dobra, zobaczmy tą przemowę. A nie, tu jest gówno. Dobra, muszę najpierw... Co to ma być? Gówno. Dobra, to jeszcze chyba tej sali, tej przemowy nie ma. O 11 ma być. A czy ja widzę tutaj gdzieś godzinę? Chyba nie. No dobra, to co? Do biblioteki. Pora. Cyk. To była 7, nie? Dobra. Formularz. Cyk. Dobra. A czy ja mam tutaj gdzieś ksero? Mam tam w archiwum, ale to może to też będzie ksero. Oho. Kurde, nie wiem, czy nie zapisać gierki. No to mamy... Czy to jest latarka? Oh, yes. Możesz szybko założyć lub zdjąć przedmiot za pomocą... Okej. Okay. Ołówek. Leży tu notatka, na której jest napisane, latarka jest prawie rozładowana, ale jeszcze jakoś działa. Aha. Tu jakaś żywotność to będzie ta miała latarka chyba. Nie wiem, czy ja nie pójdę jakoś tu szybko. O, coś tutaj jest. Zdobyłeś czerwoną książkę. Czerwona książka. Strony są puste. Nie wiem, czy ja tam coś muszę zapisać. To coś jest? Regał. A, super. A tu? Regał. Regał. Aha. Możemy to przesunąć. Co ciekawe, czy nie? Nie z tej strony. Ale z tej? O. A tu? Drewniany wózek na książki. Mogę z łatwością go popchnąć. Ale mogę też w tą dalej stronę? Nie, tam się dalej nie da. Dobra. Regał. Po co ja to mam przesuwać? A tu są jakieś numery. Regał. Oho. Chyba znalazłem bibliotekarza. Drewniany wózek, aha, z... Mogę z łatwością... Z sową. No dobra, regał. Regał. O. Co weź 3 baterie. O. O, i teraz to lepiej świeci. Tu też z sową. Regał. Co to jest to? Nie wiem. Piedestał z przyciskiem. Powinienem go wcisnąć? O. Nie! Nie! Nie, bo ja nie zapisałem gierki! A czy ja mogę go wcisnąć po raz drugi? Kontynuuj. O nie, ja mam tutaj zapisane. Dobra, powróciłem tutaj do tej tajemniczej. Tak, bym tu jeszcze coś zobaczył. O, tu jest chyba podpowiedź.
Tylko soba zakrywa coś. Dwa czerwone, siedem zielone. Tu jeszcze jest jakaś księga też, widzę. Jest tu zielona książka, ale nie mogę jej wziąć, gablota jest zamknięta. A nie mógłbym to czymś rozbić? Ołówkiem? Użyj? Chyba nie za bardzo. A w ogóle tak czerwona księga, czerwona książka z okładką ma puste strony. Aha, poczekaj. Ja to mogę przesunąć też. To ciekawe. No dobra. Regał. No i zbiłem. Weź zieloną książkę. A co mi zielona książka daje? Ujrz, zielona ma puste strony. Już wiem. Dobra, czekaj, pokaż zielone. Zielone jest... 12, a czerwone 2. No dobra, ale jeszcze nie mam wszystkich książek też. 12 tu. Regał. Zieloną książkę bym tutaj cyk dał. O, korzystałeś, dobra. I wtedy bym musiał to przesunąć. O, a tutaj mamy też żółtą. Dobra. Chyba rozumiem tą zagadkę w takim razie. A, tutaj jest ok. Żółta też jest ok. W takim razie? Ok, nie rozumiem. To jest zasłonięte czerwone 2 było. Czekaj, bo czerwona była 2. Żółte nie wiem co jest. 2. A może jak to przesunę, to dopiero będę widział. 15. A, czekaj. A to nie jest 2 tutaj, nie? To jest 12. Jak to teraz przesunąłem? A, i teraz widzę. 13 jest żółta. 13 żółta. Tutaj. Dobra. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że ja przesuwam. Dwójka była czerwona, nie? Gdzie jest 2? Tu jest 2. Dobra, ale teraz w takim razie, gdzie jest niebieska księga? Jeszcze. Bo nie widzę nigdzie tej niebieskiej. A i teraz nawet nie widzę na jaki ten kliknąć. Niebieski, a nie wiem.
Może tu drewniany wózek z sobą. A tu jest niebieska, dobra. Tylko pytanie, czy ja muszę zakryć tą sobą, czy ja tylko muszę położyć w odpowiednim miejscu te książki? Bo to też mnie zastanawia. Ósemka. Ósemka niebieska. To nie tu. Dziewięć. Ósemka czy siódemkę potrzebowałem? Jeden, dwa. To jest siódemka, dobra. Czy to była siódemka czy ósemka teraz? Bo teraz zgłupiałem trochę. Ósemka, dobrze. Znaczy tu niebieską. To powinno być w takim razie wszystko ok. Musi zakrywać, czy nie do końca? Dobra, sprawdźmy. Dobra, książki tu wystarczyło położyć odpowiednio. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy do biblioteki. Mogę? A nie, dobra, tu nie mogę. Czerwony list? To list. Jest napisane: drogi przyjacielu, nie darzyłbym zaufaniem żadnego członka tej firmy. Szczególnie teraz, gdy powoli dąży ona do własnego upadku. Każdy z nich mógłby być jej dzieckiem, a my żylibyśmy w całkowitej nieświadomości. Jedynie naszej trójce można powierzyć zaufanie. Podpisano A.M. A.M. Czy ktoś miał inicjały A.M.? Czekaj, czekaj, dawaj ołówka. Cyk. Jak kogoś tutaj potrąciłem? Zdobyłeś papier. Nie ma tu nic ciekawego. Jakiś kolejny list. To notatka. Jest napisane: sztylet spoczywa w kruczych rękach, a ja modlę się, by ten koszmar się skończył. Teraz przekazuję ci sporządzenie sprawozdań z jego poczynań. Podpisano AM. No to jest AM. O, batonik. A to? Nie, tu nic. List jest napisany. Może dotychczas nie dotarły do was najgorsze wieści. Musimy jak najprędzej się ukryć oraz pozbyć jakichkolwiek zmianek o nas samych. Jeśli pozna ona naszą tożsamość, będziemy zgubieni. Podpisano AM. AM. O! Sorry. Ktoś zawinięty w pieluchach. Pajęczynie. Dobra, czekaj. O, baterie. Kartka papieru. Sowa trzyma pergamin. No dobra, mamy jakiś obrazek. Tu chyba fajnie by było zapisać grę, widzę. Tak. Skopiowano duszę. Nigdy nie wiem, czy przed, czy po. To coś czyta książkę. Może to... Tak. To młot czy ona czarownicę? Wziąć książkę? Tak. Pani Mumio, jeśli nie ma pani nic przeciwko, wezmę tę książkę. Proszę, nie bój się. Zdobyto młot na czarownicę. W końcu zaniosę tę cholerną książkę do Sintry i się stąd wyniosę. Pani Mumio? Ty, magę. Wygląda jak człowiek, w jakiejś poczwarce. Klei się i śmierdzi. Fuj. Coś mi się wydaje, że to będzie mnie gonić. Bo to nie wydaje mi się, żeby to miało być takie proste. Jest stąd wydostać. A może? Może jednak? O. O. Halo? Nie pozwolę ci zabrać ulubionej księgi starca. Eee.
Tam coś biegnie. Szamok. Super. Przestań popychać te cholerne wózki. Nie widzisz, że straszysz moje maleństwa? Dobra. Odejdź ode mnie. Poczwaro. Czekaj. Pa, czekaj. Dobra. Dobra. Chodź do góry. Poczwaro. O-o. Chyba zniknął. Dobra, ja może się też trochę uleczę, bo jakaś poczwara mnie goniła. Dobra, przetrwałem, ale kurczę, no... O. A sowa mi coś tutaj chce powiedzieć? O, Harry Potter! Co? Sowa poleciała? Coś tam zostawiła? Drewniany wózek. Nie wygląda na to. Ale sowa sobie odleciała. Harry Potter wzywał. Dobra. Ta latarka nie jest mi teraz potrzebna. Nie będę jej włączać, żeby nie marnować baterii. Dobra. Ale mamy latarkę. To też nam daje możliwość odwiedzenia różnych innych pięter. Dobra, idźmy pierw może tu. Która jest godzina w ogóle? To jest pytanie. Czy ja widzę gdzieś godzinę? Czy ja mogę na przykład iść już na spotkanie? Dalej, a jest spotkanie, dobra, idźmy może. Dzień dobry, co się tu dzieje? Dalej, pułkowniku. Halo? Dobra. Zebranie motywacyjne jest, ale to pierw może pójdźmy książką tutaj. O, wszyscy są na tym spotkaniu chyba. Elo, mam książkę. Oto ta książka. Oddałeś młot na czarownicę. Doskonała robota, panie Pasternak. Nie, do diabła, już z tym panem Pasternakiem. Czy coś jest nie tak? Posłuchaj, Sintra, właściwie stanąłem twarzą w twarz z czymś w rodzaju robotycznego człowieka pająka. I cóż, to nie dla mnie, nie pasuje tutaj. Myślałem, że to będzie zwykła biurowa praca, sprawdzanie dokumentów z przerwą na kawę w południe i płatanie kolegom figli ze zszywaczem w galaretce. Zszywacz w galaretce to jest w ogóle ten, z... no, The Office. Rozumiem, co pan czuje, panie Pasternak. Wiem, że to niełatwe zadanie, ale w firmie spoczywa na panu szczególna odpowiedzialność. W imieniu Sintra Corpu chciałabym wyrazić nasze pełne zaufanie do pana umiejętności. Chciałabym również poinformować, że osobiście dostrzegam w panu ogrom potencjału. Fakt, że zdobył pan książkę, tylko to potwierdza. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie przypomnieć, że w Sintra Corpie pańskie wysiłki nie pozostaną niedostrzeżone. Nagrodę za pańską pracę otrzyma pan premię w wysokości 1000 kredytów, które przeleje na pana konto. Jeśli pan pozwoli, rzućmy okiem na zawartość tej książki. Dawaj. Aha, interesujące. Odczyt ukończony. To wolumin z XV wieku stworzony, aby rozpoznać i polować na wiedźmy. Ponieważ język zmienił się od tego czasu, podsumuję istotne szczegóły. Dawaj. Po pierwsze, gdzie znaleźć wiedźmę? Wiedźmy osadzają swoje leża w miejscach wiążących się dla nich z głębokim znaczeniem lub powiązaniem z ich życiem. Choć ich kryjówki są przeważnie oddalone od centrum miast, dzięki ludzkiej aparycji mogą bez problemu infiltrować pobliskie społeczności. Po drugie, jak rozpoznać wiedźmę? Wiedźmy to kobiety, które zawarły pakt z diabłem. Przemieniają się i manipulują mężczyzn. K.
kradną niemowlęta, by wychować je jako własne dzieci i łatają przy pomocy miotły. Chociaż większość swojego życia spędzają samotnie, zwykle mają kilku akolitów bądź wyznawców. Wśród nich są tak zwane chowańce, zwierzęta towarzysze, które wykonują ich rozkazy. Ponieważ jedną z ich mocy jest transmigracja, zdolność do przemiany ciał z innymi, każda kobieta może być wiedźmą. A, czyli to musi być kobieta. Czyli Hugo odpada. Teoretycznie. I wreszcie, jak zabić wiedźmę? Choć ogień jest najskuteczniejszą metodą eliminacji w większości wiedźm, istnieją opowieści o wyjątkowo potężnych wiedźmach, które okazały się być odporne na płomienie. Według moich danych naszą wiedźmę spalono żywcem kilkaset lat temu. Jednak jej klątwa nadal rozprzestrzenia się po całej firmie. Według księgi jedynym sposobem na położenie kresu najpotężniejszym wiedźmom jest użycie specjalnego rytualnego sztyletu, zwanego Atame. Ta broń o wielkiej mocy może mieć również zastosowanie odstraszające, odpychając wiedźmy od osoby dzierżącej ostrze. To wszystko brzmi jak bajka. Co ma pan na myśli? Wszyscy wiedzą, że wiedźmy nie istnieją, a nawet gdyby istniały, nie sądzę, żeby latały na miotłach. Wcale nie są opływowe. To byłoby przecież tak niewygodne. Mam przepytywać kobiety po całej firmie i każdą osobna spróbować gnąć nożem? Przecież to zabiłoby też nie wiedźmy. To jasne, naprawdę jasne, że w tej firmie dzieje się coś dziwnego, ale wątpię, by problem rozwiązał poradnik o polowaniu na wiedźmy sprzed 500 lat. Nie widzisz, że to nie ma sensu? Cóż, przykro mi, ale nie zamierzam narażać swojego życia. Znowu po prostu pójdę do swojego biura. Usiądę w fotelu i nie będę nikomu wadzić. Siedzisz teraz w swoim biurze. To koń? To co to było? Zaplanowano wydarzenie. Jak najszybciej opuść sesję. A teraz pewnie to spotkanie. Brianie, pamiętaj, aby nie wyjawić nikomu swojego prawdziwego zadania. Czekaj, nazwałaś mnie Brian? Pułkownik Dumont. Ej, ty! Co tu jeszcze robisz? O, mon je, zapieraj swoje dupsko do sali konferencyjnej. Raz, dwa. Kim jesteście? Najniższymi z najniższych. Wątpię. Kim jesteście? Śmieciami. Ale gówno sprzątnęli. A to może tutaj nasrał ten koń. Dlatego to było gówno. Dupsko mojego konia pachnie lepiej od was. Jesteście gnojem, ale jacy powinniście być? Najlepsi. Jacy? Najlepsi z najlepszych. Jak chcecie to osiągnąć? Naszą pracą. Nie chcę waszej brudnej roboty. Co jeszcze macie? Naszą krew. Icha, zobaczmy, prawie... Panie Hugonie, proszę podejść. Hugonie, kim jesteś? Jestem najniższym z najniższych. Cóż, nie wiedziałem, że najniżsi śmierdzą ściekami. To dlatego, że jestem śmieciem. Co? Tak, lepiej, ale kim powinieneś być? Najlepsi. Im... Najlepsi z najlepszych. Tak, i jak chcesz to osiągnąć? Moją pracą. Hugo, palancie, z czym innym? Moją krwią. Dobra, wróć na swoje miejsce. Dziś chcę porozmawiać z wami o czymś bardzo ważnym. O legendzie, którą wszyscy słyszeliście. Chcę opowiedzieć wam o wiedźmie. Wiedźma jest wśród nas, towarzysze. Przyjęła formę kobiety. Nie, żebym był seksistą. Tak jest, to fakt. Może być panią, z którą gaworzycie o pogodzie w windzie. Dziewczyną, z którą pijecie kawę. Której pożyczacie długopisy albo wysyłacie faks. W trzech kopiach. Ale, panie pułkowniku, przecież każdy wie, że wiedźmy nie istnieją.
Ach tak? Tak. Opowiem wam o czymś, co przydarzyło mi się parę tygodni temu. Razem z Dadą siedzieliśmy na stołówce, rozmawialiśmy z przyjaciółmi. Rzucaliśmy coś na ząb, to było nasze zasłużone 15 minut przerwy. Wtedy się spostrzegłem. Sacrebleu! Minęło już ponad pół godziny, odkąd zeszliśmy na dół. Musieliśmy jak najszybciej wrócić do pracy. Nie płacą nam za picie kawki. Ścisnęliśmy się w windzie i uderzyliśmy przycisk z numerem naszego piętra, w nadziei, że ta piekielna maszyna w końcu ruszy. Winda jechała w ślimaczym tempie, a zaraz przed otwarciem drzwi... Qualmalshachen... Winda się zablokowała. Nieważne, jak mocno na niej napieraliśmy, drzwi ani drgnęły. Na próżno próbowałem nas uspokoić. Takie wypadki się zdarzają, to tylko kwestia czasu, zanim drzwi się otworzą. Lecz patrząc prawdzie w oczy, poniosłem klęskę. Moje pragnienie ucieczki wzmagało się z każdą sekundą. Nie tylko moje, zresztą w oczach Dady widać było tę samą nasilającą się udrękę. Coś przeszyło mój kręgosłup. Jedwabne usta, kobiece usta, pocałowały mnie w policzek i w tym momencie... O! Zgasły światła. W ciemnościach ludzie wzniecili hałas. Wszyscy krzyczeli, przepychali się, uderzali w drzwi, żeby się wydostać. I wtedy usłyszeliśmy dźwięk. Pani Malone. A.M. A jak ona ma na imię? Bo może to... A.M. pasuje do Malone. Jak żyletka tnąca oko, ten ostry dźwięk przeszył cały mój układ nerwowy. W tym momencie wszyscy wiedzieliśmy, że śmierć już po nas kroczy. Że ona, wiedźma, jest wśród nas. Wokół zacząłem słyszeć jęki bólu moich towarzyszy. To była rzeźnia. Nie mogłem uwierzyć w to, co się ze mną działo. Mon Dieu, pourquoi? Załkałem. A wtedy stał się cud. Drzwi się otworzyły i do środka wdarło się niebiańskie światło z mojego piętra. Przez to Dada zbudził się z transu i jak nieświadoma iskra wielkim skokiem wydostał się z windy i tego koszmaru. Dada to pewnie ten koń. Z naszych płuc wydobyło się wielkie westchnienie ulgi. Byliśmy bezpieczni. Ale chwilę przed tym, jak drzwi się zamknęły, zakrywając tę całą masakrę, lodowate usta znów syknęły wzdłuż mojego kręgosłupa. Tym razem prosto do ucha. Wyszeptały mi trzy słowa. Trzy słowa, które zapamiętam do końca życia. Pracuj. 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 To mi powiedziała? Pracuj, pracuj, pracuj. Mam nadzieję, że nauczycie się nie krążyć po stołówce, bo wiecie, co was czeka. Dobrze, dobrze, dobrze. Wyglądacie dziś wyśmienicie. A więc chyba mamy nowego rekruta. Ty, tak. Jak ci tam, chłopcze? Dzień dobry, nazywam się Pasternak. Młody, widzisz tego konia? Widzisz mojego konia? Brajanku? Tak, oczywiście. Na imię mu Dada. Zastępuje całą moją męską impotencję. Zastępuje mu konia. Koń zastępuje mu konia. Nie muszę nikomu nic udowadniać, więc ujeżdżam Dadę. Jest ze mnie nad człowiek, Karol Wielki. Ale ty tam na dole jesteś nikim. Jeśli się nie wyróżniasz, nie chodzisz z podniesioną głową, z piersią do przodu i nie krzyczysz jak człowiek polujący na mamuta. Jeśli nie... Słuchaj, podejdź no tu. Zostaw tą teczkę, nie ukrywaj się za tarczą. Bądź mężczyzną na Boga. Więc? Twoje nazwisko. Ach tak, nazywam się Pasternak. Pasternak, czy wiedziałeś, że twoje nazwisko posiada żydowsko-europejskie korzenie? Nie. Oznacza roślinę bardzo podobną do pietruszki. Od teraz to będzie twoje nowe nazwisko. Pietruszka! No to już nie jesteśmy Pasternak, tylko jesteśmy Brian Pietruszka. Pietrucha. O, chyba potrzebna ci motywacji.
nie, ja jestem bardzo zmotywowany. Z każdą porażką tracisz 200 monet. Co? Pietruszko, kim jesteś? Najniższym śmieciem. Najniższym z najniższych. Fuj, mój koń nie może znieść twojego smrodu. Jestem śmieciem. A jaki powinieneś być? Najlepszym. Co? Nie dosłyszałem. Najlepszym z najlepszych. I jak chcesz to osiągnąć? Moją pracą? Moją krwią? O. O, za mało, Pietruszko. Co jeszcze tu wtworzysz? A. Moją krew. Tutaj była moja krew na końcu. Proszę. Z racji, że jesteś nowy, dam ci zadanie motywacyjne. W ramach inicjacji. Naprawdę? Nie musi pan. Nic nie szkodzi. Sprawiam ci jedynie przysługę. Na pewno przyda ci się mały kopniak. Co to może być? Niech Dana wybierze, pułkowniku. Jak za starych czasów. Cóż za świetny pomysł. Niech Dana zdecyduje. Zastanówmy się, Dana. Jakie motywacyjne zadanie możesz zlecić Pietruszce? O, jaki wspaniały pomysł. Poważnie? Sacre bleu, Dada był łaskawy i dał ci proste zadanie. Pasternak, musisz zaprzyjaźnić się z kimś z biura. Ale z jakiego biura? W budynku jest ich wiele. Pułkowniku, wydaje mi się, że słyszałem, że musi to być ktoś z czwartego piętra, z roju. Wyśmienicie, dzięki temu między piętrami wytworzy się synergia. Dada, mój przyjacielu, istny z siebie geniusz. Wszystko jasne, Pietruszka? Muszę znaleźć przyjaciela w Ulu. Doskonale, na tym zakończmy naszą dzisiejszą sesję motywacyjną. Wracać do roboty! A to będzie proste. Bo tam... A gdzie moja teczka? Ej! Pietruszka! Teczkę zapomniałem. A, przyniósł mi chyba, czy nie? Trzymaj, zostawiłeś teczkę w pomieszczeniu konferencyjnym. Ach, no, dziękuję. Wciąż nie doszedłem jeszcze do siebie po wszystkim. Haha, to normalne. Po prostu tańcz, jak ci zagrają. Przyzwyczaj się. Cieszę się, że zrobiłeś tą że zrobiłem tą sztuczkę z koniem. Pułkownik jest szalony, jak kapelusznik. No wie, gdzie by cię wysłał. W dodatku, dział Katry jest w roju. Znajdź tam przyjaciela, a kto wie, może podniosą ci wypłatę. Albo zmienią stanowisko. No to do zobaczenia. Czyli... O. A tu jest ta koleżanka, co była w dziale filmowym. Czekaj. A. Czy ona sprzedaje ołówki i tym podobne? No, ile mam ołówków? 3 ołówki, dobra. A masz wiedźmy papier? Dzień dobry. Nie słyszysz mnie? Nie słyszy mnie, słucham muzyki. Nie słyszę cię, słucham muzyki. Jak ktoś chce kupić, to sobie weź, zostaw kasę. Okej, dzięki. Powtarzam, nie słyszę cię. Cześć. Dzień dobry. Nie słyszę cię, ale chcesz coś... No, dobra. Sprzedaj rzeczy, a mogę też sprzedać rzeczy, ale to nie. No dobra. Dobra. Zapiszmy grę i jak się wam podobało, zostaw łapkę w górę, suba, komentarz, bo pójdziemy do roju i tam chyba z Kasią się spotkamy, tą co spotkaliśmy na samej początku gry. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, zostaw łapkę w górę, zostaw suba i do zobaczyska w kolejnym odcinku, gdzie będziemy wykonywać zadanie pułkownika. Nara!